Cześć, ja jestem Adixowy, a to jest kolejny film z oceniania waszych kanałów. Na początku chcę was przeprosić za mój głos, ale jestem niestety jeszcze chory. Zgodnie z obietnicą dorzucam wam dzisiaj dwa kolejne kanały, które ocenię w dzisiejszym filmie. Nie wbiliście tych 70 lajków, ale w ciągu 24 godzin od opublikowania materiału wbiliście ich aż 65, za co naprawdę mega dziękuję. Dzisiaj nie przygotowałem dla was progu, który chciałbym, abyście przebili, dlatego dostawcie tych lajk jak najwięcej. Może w kolejnym materiale podejmę się wyzwania i ocenię wszystkie kanały, które napiszą komentarz pomarańcza. Ja już nie przedłużam i zapraszam serdecznie do oglądania. A więc dobra moi drodzy, właściwie to lecimy z pierwszym kanałem, który ocenimy w dzisiejszym filmie. Jest nim oczywiście Iron Blade, jest to mój dobry ziomeczek, którego znam i naprawdę bardzo lubię. I jego banner i awatar oceniam tak szczerze mówiąc takie 8 na 10, jest spoko, jest render skina, jest oczywiście jego nick, jakieś social media. No i oczywiście tam Minecraft Live Fun, coś w tym stylu, więc banner i awatar jest ok. Takie 8 na 10, tak jak już mówiłem. Jeśli chodzi o miniaturki, to miniaturki też są takie w miarę. Nie są one najgorsze, może nie wszędzie te miniaturki są, ale są. To już jest duży plus. A jeśli chodzi o twoje informacje o kanale, to fajnie by było, jakby były one dłuższe i byśmy mogli się dowiedzieć czegoś więcej. Na przykład jaki masz sprzęt, czy coś takiego. No i chyba tyle, co mogę powiedzieć o tym kanale, także przechodzimy do kolejnego. A więc dobra, kurde, lecimy z drugim kanałem, jest to Inferno Dragon. Ej, ogólnie to, ej, fajna w ogóle grafika, mordo, ja pierdzielę, fajny banner i awatar. No i tutaj dam 9 na 10, bo podoba mi się ten banner i awatar też, idealnie pasuje do banneru i ogólnie, no jest naprawdę bardzo spoko. Podoba mi się ten napis, jakieś tam efekty w te tutaj też widzę. Tam, ten tło. Fajnie to powiedziałem, naprawdę. No, miniaturki też masz, Tosik, chłopie. Też takie normalnie 9 na 10. O, tu widzę, że napis podobny do Zyroxa. Szanuję bez kitu. No i informacje ładnie poukładane. Wszystko super i w ogóle. No, powiem tyle, że chłopak się postarał. Naprawdę widać, że się postarał. Ładnie tutaj wszystko uporządkował, żeby widz mógł znaleźć, co by chciał. No i chyba tyle. Trzeci już kanał w dzisiejszym filmie jest to Flowy. Ogólnie to jeżeli chodzi o twój banner i awatar, to banner jest taki w miarę. Dlatego ocenę tego banneru dam takie 7 na 10. Jeśli chodzi o awatar, awatar jest w sumie bardzo spoko, bo jest tam render skina, jakieś tło chyba podobne do tego banneru. Więc naprawdę jest poczko. Informacje, chodziło mi o miniaturkę, powiedziałem o informacjach, brawo ja. No miniaturki też bardzo spoko, widzę, że na każdym jest render skina. Nie no, fajne miniaturki, podobają mi się. Informacje o kanale też mnie tutaj ciekawią. Oj, tutaj też są ładnie uporządkowane informacje. Czym nagrywasz, peryferia, krótki opis o tobie. No i fajnie, kurde, normalnie. Z tego co mi się wydaje, że to jest chyba czwarty kanał, ale pewien nie jestem, więc nie chcę się pomylić i na pewno to jest czwarty kanał. Kolejny kanał, który ocenimy, jest to Capi Games. Ogólnie to banner masz do poprawy, ponieważ masz tak naprawdę zwykłe tło i nie wiem, czy to jest twoje zdjęcie zrobione, czy jest pobrane z internetu. Chodzi mi o banner, nie o awatar, bo awatar na pewno wiadomo, że jest twój. Widać po zdjęciu. Ups, wydało się. Mogłem tego nie mówić. Ej, bo jest RODO, nie? I w ogóle mogą mnie zamknąć teraz za to. Tak jak już mówiłem, banner jest do poprawy. Awatar tam w sumie może być, ale banner zmień, proszę cię. Żeby tu chociaż, nie wiem, twój nick był zamieszczony czy coś i będzie spoczko normalnie. No, miniaturki też by ci się przydały. No niestety przydałyby ci się te miniaturki. Chociaż, dobra, tu jest jakaś miniaturka, ale ona nie jest jakaś najlepsza, kurde, no. Jeżeli chodzi o banner, to bym ci dał takie naprawdę 2 na 10. Awataru to ci nie będę oceniał, bo w sumie, wiesz, RODO i tak dalej, to jeszcze mnie, kurde, poskarżą tam, wiesz, do sądu.
Jeśli chodzi o twój opis, to jest on taki króciutki, ale przynajmniej jest, także bez zbędnego przedłużania przechodzimy do kolejnego odcinka. Master, o kurde, ale fajny banner masz, naprawdę master, fajny masz banner. Avatar też w sumie fajny, nie powiem, że nie. Ocena banneru 7,5 na 10. Wideo, dobra, lecimy z miniaturami. No, fajne miniatury, fajne, nie powiem, że nie. Oczko miniaturki, informacje. No i good news. Szóstym kanałem, który ocenia, jest to Kapsel 133. Mogłeś jeszcze sobie dorzucić tą siódemkę, to by było Kapsel 1337. Fajnie by to brzmiało, ale oczywiście nie czepiajmy się. Jeżeli chodzi o twój banner i awatar, banner jest naprawdę bardzo ładny. Nie, serio, podoba mi się ten banner. Jest bardzo spoczko. I awatar też jest naprawdę bardzo spoko. Ocena banneru i awataru to 8 na 10. Miniatureczki też są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Podobają mi się te miniaturki, nie powiem, bo przyciągają uwagę. I z chęcią bym sobie pooglądał takie materiały, jak mają takie fajne miniaturki. O kurde, a jeśli chodzi o twój opis, to jest naprawdę bardzo fajny, bo jest wszystko tutaj ładnie uporządkowane i tak dalej. Opis o twoim kanale, czym nagrywasz, jakich programów używasz. Szkoda, że nie podajesz jeszcze peryferiów swojego komputera. To by było super. No i ogólnie to chyba tyle. Mogę powiedzieć o tym kanale. Eluwa, moje świrusy, kurde, normalnie, patrzcie. Ostatni kanał w dzisiejszym filmie to Dickness, nie? Dickness. Troszeczkę podwalona od Doknessa, ale ja będę się czepiał, nie? Dobra, twój banner i awatar. O kurde, no nie wiem, jakbym mógł to ocenić. Tak szczerze mówiąc, no jest okej. Dam ci ocenę tego banneru i awataru 6,5 na 10. Nie jest to może najgorsza ocena, no ale według mnie banner i awatar jest okej. Wideo, nie posiadasz żadnych filmów. O kurde. No to rzeczywiście powiem ci, że nieźle. A informacje o kanale? Siemanko! Jak siemanko? No to siemanko.